Idź połóż się. Nie pójdę. No idź. Drodzy Państwo, to jest pies osiołek. Moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale Niech to Szlak. Dzisiaj odcinek serii Którędy to droga, w którym porozmawiamy sobie z Mati Travelers. Travel Mati Wildlife. Taki mam przynajmniej pseudonim, który YouTube'owo, Instagramowo, Facebookowo. Który w minionym sezonie objechał sobie jezioro Wiktorię dookoła. Dokładnie, jezioro Wiktorii. Wiktorii. Przez Ugandę, Tanzanię i Kenię. Że nietypowa wyprawa, tym bardziej, że ty wcześniej jakby tak wyprawowo, znaczy nie jeździłeś na rowerze, ale masz duże doświadczenie, jeśli chodzi o podróżowanie po świecie. No, zwiedziłem prawie cały świat i przede wszystkim z grupami jako pilot i organizator. Trochę też samemu z rowerami mam to do czynienia, że za młodu trenowałem kolarstwo. Natomiast to nie jest byłeś też tak... Byłeś tam dobry w tym? Bardzo dobry byłem. A, okay. Ale powiedzmy, że myślałem, że będę dobry. Poszedłem na WF w celach ukończenia jako trener kolarstwa, tak? No ale to się wszystko pozmieniało. Ale pojechałem tam na tą wyprawę rowerową z Egiptu do Polski w 1995 roku i potem nic. To znaczy się nie do końca, bo rower mi towarzyszy praktycznie jako jeden mój ulubiony sport, więc uprawiam kolarstwo, teraz gravel słynny i na nim jeżdżę. Także ja jakby do wyjazdu się przygotowałem fizycznie na tyle, żeby 100-kilowe ciało dało radę przejechać do 1500 kilometrów. Natomiast nie wziąłem pod uwagę, że bagaż plus przyczepka plus to wszystko, czyli mocna nasza waga to była 160 kg. Okay. Znaczy, a przewyższenia na całej trasie było około ponad 10 tysięcy metrów, więc nic nie było lekko. Bo wspomniałeś 1600, tak? Kilometrów? 1600 km dokładnie. Jak długo jechałeś? Znaczy, trzeba powiedzieć, że bo Mati już wspomniał wcześniej. Jakby nie robiłeś tego wyczynowo, w sensie nie, robiłeś to dla fanu, dla siebie, czyli tak, nie pędziłeś tam na załamanie karku. Nie, no to, znaczy, miałem oczywiście ambitny plan zrobienia 100 km dziennie na początku i potem parę dni, żeby sobie tam gdzieś posiedzieć. 100 km zrobiłem raz, tak to co najmniej zrobiłem 50, a tak to robiłem w granicach tak 60-70 km, co było mega hardcore dla mnie. Miałem tylko dwa dni takie, żeby sobie odpocząć, no to nad wyspą Rubondo, na wyspie Rubondo, gdzie są szympansy i tam spotkałem akurat fajnego pytona i spotkałem się z kabulą. Za chwileczkę wam wyjaśnimy, dlaczego fajny pyton. Też dojdziemy. A wiesz co, natomiast ja chciałem sobie w ogóle gdzieś pojechać na rowerze na miesiąc czasu. Okay. Dlaczego jezioro Wiktoria? Szukałem jakiegoś sensu tego wyjazdu. To nie chodziło mi o to, żeby przejechać z punktu A do punktu B ładnymi, powiedzmy, krajobrazami, tylko chciałem mniej więcej, jako że ja też się trochę zajawiłem na, powiedzmy, filmiki na YouTubie i kręcenie, żeby nakręcić jakiś fajny dokument, jakiś mający jakiś sens i padło na jezioro Wiktorii. Ja znam te rejony, ja już byłem trzy razy nad jeziorem Wiktorii, okay. dwa razy w Tanzanii, no cztery, dwa razy w Ugandzie, także znam też te okolice i wiem, że tam jest ok, bezpiecznie i fajnie, ale stwierdziłem, że będę chciał objechać jezioro jak najbliżej brzegów, poznać jak gdyby ten problem związany z wyginięciem jeziora Wiktorii. Zresztą tą wyprawę nazywałem Wiktoria umiera, ponieważ no to jest długi temat, tak? Jest ta tilapia, jest ten okoń, ten dużo inwazyjnych tych ryb, tych roślin, czyli duże zanieczyszczenie tego jeziora. Rozumiem, że tam ten okoń, tak, to jest ryba, która tam nie była, nie, ją wpuszczono. Jest, dokładnie, ją wpuszczono, ona wybiła te ryby, które żywią się roślinami. Teraz wpuścili hiacynta, który jest oczywiście piękny, ale on się rozrasta, brakuje tlenu. No, zanieczyszczenie tego jeziora, 40 milionów ludzi tam mieszka dookoła jeziora. Okay. Więc mówi się, że przez najbliższe 20-30 lat jezioro Wiktorii może wymrzeć. Będzie to największy zbiornik, martwy zbiornik wodny, przynajmniej w Afryce na pewno. Na szczęście teraz jest dużo akcji oczywiście unijnych i takich międzynarodowych, coś z tym próbują robić, no ale powiem szczerze, no dopóki nie, no to tam naprawdę trzeba wprowadzić duże zmiany. Znaczy, to... rozumiem, że to społeczeństwo też jest takie, że ono przyzwyczajone do pewnych form i to nagle ekologia im jest daleka. Wiesz co, no tam wiadomo, że tam nikt ich nie nauczył sprzątać śmiecą.
Na szczęście w Kenii i w Tanzanii parę lat temu wprowadzili zakaz używania toreb foliowych. Nie kupisz ich, grozi to nawet karą, nawet więzieniem, tak? Turysta nawet jak przyjeżdżasz do, tam powiedzmy na safari, to musisz uważać, żeby nie mieć jakiejś torby z Biedronki, bo zaraz dostaniesz $200 kary za posiadanie torby plastikowej. Za posiadanie, nie tak. Dobrze, zostawisz, tylko za posiadanie. Za posiadanie, nie możesz i nie ma faktycznie tych worków foliowych. W Ugandzie tego nie wprowadzili, są, ale jest inny problem. Przyjechała Coca-Cola i z butelek szklanek rzuci się na plastiki, więc kupujesz za grosze butelkę plastikową, który każdy sobie pije, jedzie i fruch do rowu. Więc tu jest zatrzęsienie plastikowych butelek Coca-Coli i oni powinni za to bić. Czyli nie szukałeś ładnych widoków i ich tam nie było. Zresztą jak jedziesz drogą, to raczej widzisz to, co jest w porowie, tak? Bo wiesz, jak idziesz pod górę, głowa ci już pada ze zmęczenia, no to patrzysz pod, tak jak idziesz po górach, patrzysz pod nogi, tak, tak. To tu patrzysz pod koła, a pod kołami butelki z coli, nie? Natomiast widoki, no to nie jest najpiękniejszy rejon Afryki. Jest parę takich ładnych miejsc, bo jechałem przez granicą Parku Narodowego Serengeti w Tanzanii. Południe Jeziora Wiktorii jest ładne. Natomiast no szału nie było, no, tak powiem. Jak podszedłeś do planowania tej trasy? Właśnie tak na luzie, czy, bo tam jedziesz przez kilka krajów, tak? Tam trzeba jakieś wizy? Trzeba mieć. Wiesz co, ja mi się udało akurat, że poleciałem z grupą bo ja chciałem startować z Kampali, ale poleciałem z grupą na safari do Kenii, zrobiliśmy Masai Mara i ja się z nim pożegnałem, oni sobie pojechali na plażę, ja stamtąd śmignąłem do Kisumu w Kenii samolotem. Także zacząłem jak gdyby z Kenii i skończyłem w Kenii. No i zrobiłem tą pętlę przeciwną stronę ruchu zegara, wskazówek. Natomiast tak, no wizy wszystkie online teraz się robi. Kosztowo wyjazd bardzo tani, mimo że Afryka jest, jak jesteś w miejscach turystycznych, jest bardzo drogo. Jak tylko wyjedziesz trochę poza szlak, jest bardzo tanio. Więc to w zasadzie koszty są poza wizami i samolotem tu praktycznie zerowe, można powiedzieć, bo mnie wychodziło z noclegiem, z pełnym wyżywieniem, z piwem, z kolą, 100 zł dziennie. No okej. Okay. I gdzie wrzucali butelki? Do rowu. Jestem niedługo po piwie, to było, wiesz, zwrotne. Okay. Jechałeś na grawerze? Nie. Nie. Na trekkingu. Na trekkingu, okej. Dostałem od sponsora rower trekkingowy. Tu jesteśmy akurat w sklepie Gianta w Krakowie, który również był częściowo moim sponsorem, bo rower trzeba było upgrade'ować. Natomiast wiesz, trekking dałby radę, tylko to tak zwany na bikepackingowo bardziej, tak? Czyli te torby, na sakwach. Na rower trekkingowy jest zdecydowanie... Ty miałeś przyczepkę, więc miałeś dużo rzeczy. Czujesz, że miałeś za dużo? Czy... Miałem za dużo. Polar grup. Dobrze, miałem tego, co nie trzeba. Okej, okay, w takim razie na taką wyprawę dookoła jeziora albo po Afryce, czego byś dzisiaj nie zabrał na przykład? Połowę mniej kabli. Okej, okay, czyli po prostu elektronika. Elektronika, ale to jest podwójne kable, podwójne klucze do tego samego gwintu w rowerze, za dużo jedzenia, którego zapakowałem, takiego liofilizowanego, po prostu pierdol, tak? Ciuchów miałem za mało. Nie wiem, no wiesz, to gram do grama i się robi. No, sama przyczepka ważyła z 15 kilo, ona była super. Ale w sensie przyczepka załadowana czy pusta? Sama pusta chyba coś ponad 10 kilo, nie? Z sakwami to jest 25, jak nie więcej. Więc co, ja też jedynie czego się bałem, to kontaktu oko w oko z tirem prowadzonym przez pijanego lokalca, tak? Okay. I to było największe zagrożenie. Bo na to musimy powiedzieć, że większość tej trasy, albo część przynajmniej, ona prowadziła lokalnymi drogami. 70% był asfalt. Asfalt. Nawet jak były lokalne, też jeździły samochody. Jeżdżą tam, jak wiadomo, no domyślcie się, jak jeżdżą w Afryce tirami, tak? I nagle jedziesz tym rowerkiem sobie gdzieś, bo to jest akurat po lewej stronie, bo to lewostronny ruch. Nie masz jak gdyby takiej granicy między asfaltem a poboczem, bo ten asfalt jest taki wyrzeźbiony, więc musisz tak trochę balansować. Poboczem też nie bardzo się da jechać, bo albo jest piasek, albo takie kamienie, że lepiej jest. Więc musisz cały czas patrzeć w lusterko, jedzie tir, zjeżdżasz na pobocze, nie ma tiru, wjeżdżasz na drogę. Jak jedziesz sprzeciwka na czołówkę, to też zjeżdżasz, bo on ci nie zjedzie na pewno, to nie ma szans. Parę razy się obtarłem zresztą prawie, to było największe niebezpieczeństwo, natomiast i ta przyczepka dawała mi też takie poczucie trochę bezpieczeństwa i zwiększała moje gabaryty.
Ona była oczywiście miała lampki, miała tą taką dużą chorągiewkę, sponsora Extrawell, więc dawała mi te gabaryty, natomiast powiem szczerze, że rower był mało stabilny i pozbyłem się gdzieś tak po pierwszych, no prawie w połowie, nie, tej przyczepki. Pozbyłem się, bo się zjadłem liofy. A w sensie ciężaru, czy po prostu tak, czy wyrzuciłem przyczepkę? Wywaliłem parę dętek, parę rzeczy niepotrzebnych. Nie wiem, po co wziąłem 3 noże. Więc 2 zostałem chłopakom. I zaczęło tak, wiesz, to wszystko tak. Ten wiedziałem, że jestem w stanie się spakować po prostu w sakwy tu przód i było okej. Okay. No pięknie. Ale co, w takim razie też zostawiłeś tam? Ten, czy pozbyłem się, znaczy, że pozbyłem się bagażu? No, tak, zostawiłem tam w hotelu takiego jego pana i mówię, wiesz, przynajmniej koło sprzedaż gdzieś sobie, nie wiem, no coś z tą przyczepką zrobić, no ja nie jestem w stanie jej, ja oczywiście ona by mi się przydała teraz, bo nie wiem, na takie wycieczki rodzinne. Sponsor gdzie... ci już drugiej nie da, bo wiesz, Martin, gdzie masz sponsor? Była taka umowa, że mogę ją zostawić, jakby mi przeszkadzała. Nie, no jak mówię, jak jedziesz w 2 osoby, na przykład, nie wiem, z kobietą, to bierzesz sobie taką przyczepkę, tam bierzesz jej wszystkie kosmetyki, namioty, wszystkie rzeczy, a ona jedzie na pusto. To się idealnie nadaje. Natomiast tak, albo jedziesz na pół roku, albo jedziesz w bardzo ekstremalne miejsca. Natomiast tutaj, kiedy ja też tak naprawdę, wiesz, no znałem tę północną część jeziora, ale nie miałem żadnego pojęcia, jak jest na południu. Czy będą hotele, czy gdzie ja będę spał, co ja będę jadł, jakie będą drogi. Wiesz, nie można ufać Google'owi, tam mieć mapy, czy tam inne, że jest, wiesz, że będzie okej. Okay. Teraz już wiem, że jest okej, okay. Teraz planuję kolejną wyprawę dookoła jeziora Kivu przez Rwandę i Kongo. Czyli cały czas będziesz wokół zbiorników wodnych. Tak chyba będzie mi taki projekt te. Wiesz, no nie wiem dlaczego dookoła zbiorników, no bo nie chcę jechać, chcę wrócić w to samo miejsce, no wiadomo, tak? Lecisz z danego kraju i chcesz wrócić z tego samego miejsca, ewentualnie możesz tam gdzieś podjechać. Natomiast tutaj wzdłuż jeziora Kivu prowadzi taki słynny szlak Konko Nile Trail, zresztą to jest idealny szlak dla ciebie, bo to jest szlak przede wszystkim trekkingowy. Podzielony jest na szlak trekkingowy i szlak rowerowy, on ma 18 tysięcy metrów przewyższenia. Okej. Okay. Więc jest hardkorowy, z pięknymi widokami. A ile ma kilometrów długości? Razy oko. On ma chyba 250 kilometrów, to w ten czas to masz chyba 8 tysięcy, tak? Ja 18 mam na całej trasie rowerowej, bo ja jeszcze zapomniałem, że do Kongo chcę wyjechać. Okay. Czyli zachodnie wybrzeże. To jest plan A. Na razie sytuacja polityczna jest taka sobie w rejonie Gomy. Więc być może trzeba będzie to zweryfikować, ale na pewno tam ruszam. Taki jest plan. Grudzień. Właśnie też sytuacja polityczna za drzwiami jest... Czagar się obudził. Czy podczas tej wyprawy, którą odbyłeś, były sytuacje niebezpieczne poza tirami? Czyli po prostu nie czułeś zagrożenie od lokalnej publiczności? Publiczność, czy ci obserwowała? A publiczność miała? Tak. Publiczność cały czas po drodze mi towarzyszyła. Więc co, nie. Powiem szczerze, nie miałem, niczym się nie zatrułem. Nie miałem żadnego problemu z lokalsami, ze zwierzętami. Ze zwierzętami to akurat w ogóle nie mam problemu, bo raczej na nie poluję. Dlatego, że 3 noże. Nie poluję z aparatem. Więc to z tymi samochodami też nie było tak, że mi, nie wiem, żebym się no dobrze, ale nawet nie wywróciłem się na niej raz, na trzecią razy. Jakie temperatury w ogóle panują tam w tamtym regionie, albo w tym momencie, gdy ty jechałeś? Padało, czy było tylko gorąco i padało z ciebie? Więc co, ja zacząłem, ruszałem tuż przed porą deszczową, więc na końcówkę zacząłem się łapać na deszcze, które zaczęły nadchodzić, ale ogólnie było sucho. Parę dni deszczowych miałem, ale tak wyrywkowo, że na przykład padało, nie wiem, przez tam 5 godzin, no to wiesz, jak to w Afryce pada, tak? Że wszystko jest zalane. Jechałeś, temperatura, czy chowałeś? Wiesz co, raz jechałem, poza tym temperatura strasznie spada. Jakby nie było, jezioro Wiktorii jest na wysokości 1400 metrów. Okay. Cały czas. Więc nawet jak idziesz pod górę, to wiedziesz na te 1600, 1700 metrów. Więc jest chłodno. Temperatura spadła do granicy 18 stopni. Co w Afryce, kiedy jest 35, no to jednak jest ochłodzenie, do tego jest wilgotno, no nie masz, no nie miałem też takich jakichś super ekstremalnych Gore-Texów i
Więc było chłodnawo, ale a ja poza tym się nastawiłem na upały, których tak naprawdę może miałem 4 dni. Takie ekstremalne, że po prostu było mi gorąco. Nie? A tak to w granicach 28-30 stopni. No powiem ci, że jak wróciłem do Polski we wrześniu, to się tu bardziej opociłem niż tam. No pięknie, powiem ci, że ale to chyba tak, wydaje mi się, że to jest bardzo często chyba taka sytuacja, że ludzie wyobrażają sobie, że w Afryce jest zawsze gorąco. No jest, tylko zależy gdzie. No tak, no jakbyśmy, jak ja w tym roku byłem, w zeszłym na Reunion i na przykład tam tak się pogoda zmieniała, tam to były też duże przewyższenia, czyli na bardzo blisko oceanu było naprawdę ciepło, ale wystarczyło pojechać troszeczkę parę kilometrów w górę i tam już było wilgotno, zimno i tak dalej, więc mam wrażenie, że tam była taka polska jesień. Wiesz, w Afryce ogólnie, nie tylko w Afryce, równik jest chłodny. Okay. Wiesz, na zwrotnikach, jak jesteś tam Koziorożca, Czeraka, gdzie jest pustynia, no to jest Sahara, tak? Tutaj Sahara, na dole na pustynia, powiedzmy pustynia Namibii, więc tam jest gorąco. Natomiast tu w środku jest no powiem ci szczerze, no jak ktoś, no jak idziesz na te safari słynne do Tanzanii, do Kenii, czy tam do Ugandy, ludzie je ubierają, nie wybiorą ze sobą jakiś, wiesz, myślą, że będzie jakiś mega ekstrem. Nie biorą w ogóle ciepłych rzeczy i marzną wieczorami. Dobrze, a jak ty biwakowałeś? Miałeś, mówię, że nie miałeś... biwakowałem. Czyli co, w hotelu cały czas? Tak. Czy też oddałeś namiot? Czy... Plan miałem oczywiście ambitny, żeby sobie... Nie, ja jechałem z hamakiem, z tarpem i namiotu nie brałem, bo już stwierdziłem, że... No nie wiem, tak chciałem pójść na hamak, nie? Bo wiedziałem, że będzie trochę drzew, z namiotem będzie problem, jeżeli chodzi o podłoże, rozbijanie. Bałem się trochę też ze względu na... Tam często palą trawy, jest dużo takich... No, na hamaku. Natomiast no nie ma możliwości się położyć w Afryce na dziko. Poza tym jechałem cały czas, wiesz, miałem internet, miałem tutaj serwer w postaci jednego telefonu, drugi GPS i na tych Google'ach, no co, no, wiesz, no co chwileczkę jakiś hotelik. Oczywiście to są hoteliki takie, no powiedzmy, no jest łóżko, jest dziura, no. Toaleta, tak, jest moskitiera. Ale są cztery ściany bo i dach. Może się tam schować za te 20 zł i przekimać się, zrobić sobie zupkę, no bo jakaś restauracja jest. Ja nie jem mięsa, więc miałem tu problem. Więc z tego też taskałem sobie trochę dużo liofów, nie? Bo to, tam oni dużo jedzą mięsa? W sensie ta kuchnia afrykańska? W restauracji jest mięso. No wiadomo, lokalsi jedzą od czasu do czasu, jak coś upną, jak coś zabiją, tak? Jakieś zwierzę domowe. Natomiast no raczej nie. Natomiast jak jedziesz tym taką turystyczną, że nie turystyczną, główną tą marszrutą jednak, tymi głównymi drogami, to jest wyższy standard życia. Więc są restauracje, jest ten kurczak, jest, ale przede wszystkim tilapia, nie? Czyli no mega ekstra, najsmaczniejsza ryba, jaką w życiu jadłem, to jest tilapia z Jeziora Wiktorii. To bo akurat jestem taki, wiesz, wege, co je ryby, nie? Czyli nie okoń. Okonia nie widziałem tylko raz. 99% okonia złapanego idzie na eksport do Chin i do Stanów. Czyli nie zjesz je w dobrych restauracjach w Kampali, w Nairobi, czy gdzieś w jakichś tam hotelach pięciogwiazdkowych, natomiast 99% idzie od razu, jest łowiona, idzie tam, powiedzmy, do przetworzenia i leci już samolotem. Okej. Okay. Także tylko tilapia. Dlaczego zdecydowałeś się na rower trekkingowy i jaki to był rower? Szukałem sponsorów, który mi zasponsuje rower, ponieważ ja miałem Gravela i też po prostu kupiłem z myślą o tym, żeby na nim pojechać. Po rozmowach z wieloma osobami powiedzieli mi, stary, nie bierz Gravela, bo się umordujesz na nim. To jednak ta pozycja taka półszosowa, no na takich całodziennych etapach, wiesz, bo to nie chodzi o to o kilometraż, tylko ileś godzin spędzonych na rowerze jest jednak upierdliwa trochę. I trafiłem do firmy Storm, to jest polski producent rowerów i oni nie mają graveli. Mieli, natomiast mieli fajny trekking. Jak ja zacząłem wczytywać się jednak, to trekking się nada. Tak? Okay. Że to akurat to jest takie, bo no, góra, mam górala, ale na nie bym się zamordował. No. Wiedziałem, że jest mnóstwo tego asfaltu. Teraz będę uderzał prawdopodobnie w rower crossowy. Też ma takiego się tu Giant, takiego Tough Roada. Bez amortyzatorów, z kierownicą prostą, nie taką tutaj powiedzmy z tym barankiem i z już zbudowanymi właśnie bagażnikami, na takim czymś pojadę. I to patrzyłem, wiesz, na YouTube, to tak, to się nadaje. Na takie, wiesz, ścieżki leśne, jakieś tam i na asfalt. No myślę, że taki idealny będzie na to.
Okay. Natomiast na trekkingu spoko, zresztą wiesz, 90% ludzi. Tylko właśnie jestem ciekawy, czy to nie jest trochę... Znaczy tak, bo faktycznie... Znaczy, pozycja masz taką. W ogóle nie czujesz kręgosłupa, w sensie no dobrze, no bo jakbyś siedział na kanapie. Na grawerze faktycznie jesteś cały czas pochylony. Tak. I tak. Jeszcze miałem taką kierownicę, taką ósemeczkę, więc tutaj wiesz, tu miałem torbę, tu miałem jeden telefon, tu miałem GoPro, tu drugi, tu bidon. Koszyk tak, wiesz, jedziemy sobie jak wiesz, jak król. Miałem oczywiście pedały SPD, dobre siodełko i sobie idziesz po prostu pomalutku, wiesz, tą prędkością. Tak więcej nawet z górki musisz hamować, bo wszystko częściej, okay. Tak? I sobie jedziesz i zwiedzasz, machasz tutaj lokalsą, gadasz do tej kamery i widoki jak są, to podziwiasz, że ich nie ma, no to... Powstał już ten film na YouTube? Jest film na YouTube, jest, tak? Jest, już tam trochę wisi. Trzeba nadrobić. Jest jakiś mega ambitny, bo, no bo tak trochę z jednego looku, tak? Czyli z GoProsa. Drona nie weźmiesz do Afryki niestety. A że tak w Maroko jest zakaz? No jest zakaz, konfiskują ci, dostaniesz karę, czasami ci skonfiskują, może potem ci oddadzą przy wylocie, ale no, no, można go tam próbować przemycić, ale wiesz, ja umówmy się, jechałem sam. Szukałem okay. Jak najmniej kontaktu inwazyjnego z lokalną policją, tak? Więc po co mam szukać guza, nie? Teraz jak będę jechał do tej Rwandy, to nie wyobrażam sobie nie lecieć z dronem. Są takie widoki, że, okay. Że albo go... Czybysz go albo, domu? Nie, albo kupię go na miejscu. Czekaj, czyli tam można wwozić drony? Nie, bo... można. Okay. Albo go rozbiorę to do śrubki i będę go skręcał. I w ramę go w dętkach. Będę go skręcał w ramię roweru, będę go skręcał po prostu i jakoś go puszczę. No, nie będę przecież latał wiesz, nad osiedlami ludzkimi, nad jednostkami no tak. Wojskowymi, tylko parę fajnych ujęć. Pozwolenia nie będę się starał, bo to są koszty w tysiącach dolarów. Kupowanie drona, no wiesz, jak mam, to po cholerę też kupować tak na miejscu. Wiem, a też... Bo tam jest zakaz zwożenia, czy tam wożenia, zakaz posiadania? Wożenia i latania bez pozwolenia. Okej, okay. Czy natomiast, da się kupić? Ale... No da się kupić, da się latać gdzieś tam po wioskach. Wiadomo, wiesz, no, nie będę latał nad parkami narodowymi, bo od razu jest czapa. Nie mówiąc o jakichś tam gorylach i innych rzeczach, ale jak sobie gdzieś polecisz nad jeziorem, na jakimś miejscu, gdzie teoretycznie nie ma ludzi, albo odpalisz go, nie wiem, wiesz, no tak przelecisz i wracasz i długa, mhm. no to spokojnie. No, widoki są takie, że trzeba kręcić z góry. No, w Kongo no, nie będę też latał nad Gomą czy Bukawą, gdzie tam wiesz, jest, jednak będę chciał raczej po cichu przejechać przez te duże miasta. No, wiesz, jakie tam sponsorowane przez te terroryści. Nie boisz się Afryki? W sensie... Nie. Boję się bardziej, boję się Polski, Europy. Nowej Huty. Jesteśmy w Krakowie. Nie, boję się. No, nie, bo ja na co dzień jeżdżę na rowerze po Polsce i widzę, jak się zachowują samochody na drodze. Tak? Okej. Okay. I tutaj jadę w miarę taki odprężony, bo jadę na trening i wyluzowany. Tam, kiedy jadę spięty cały czas, wiedząc, że z każdej strony czeka mnie tylko i wyłącznie jedno niebezpieczeństwo, to są samochody, to cały czas patrzę w lusterko i uważam, że każdy nadciągający samochód chce mnie rozjechać. Tak? Więc inaczej się jedzie. Tak? Natomiast oczywiście są momenty takie, że jechałem cały dzień, miałem dwa samochody, no to sejdziesz środkiem drogi, śpiewasz piosenki i jest zajrzyście. Natomiast ludzie są genialni, no po prostu no, nie mają żadnego, wiesz, machają, pozdrawiają się. Wiesz, najbardziej upierdliwe jest to, że musisz każdemu odmachiwać, pozdrawiać i to tak jak już wiesz, już masz język na już ledwo żyjesz, a oni ci jeszcze how are you, no co masz mu powiedzieć, że jakie how are you, jak się czujesz, no, umieram. No więc to jest, no to jest, no i po prostu musisz mieć cały czas, jak nie lubisz mieć kontaktu z ludźmi, chcesz by się totalnie odciąć i być takim samotnikiem, iść gdzieś w teren, czy jechać na rowerze, to nie do Afryki, nie? Tam okay. Ci będą towarzysze, będą biegli, koci, będą się ścigać na rowerach z tobą. W swoich krainach. Więc ty cały czas jesteś w jakiejś interakcji, nie? Więc nie ma tak, że sobie jedziesz skupieni, że sobie... Znaczy jak już się zamkniesz tak w sobie, to jedziesz przez miasto i tam do ciebie gadają, w ogóle nie zwracasz uwagi na nich, nie? Chyba w którymś momencie tak trochę trzeba, bo jakby tak z każdym wchodzić w interakcję, to chyba się nigdy... Znaczy ja wiem, jak się zachowują, jak mają chyba w życiu takie znane gwiazdy, wiesz? Okay. Jak idą ulicą, one się po prostu odcinają i wiesz...
Potem są afery, że popatrz, jaki but przeszedł krowie, nawet autografu nie rozdał. Nie, bo on się odciął, bo on musiałby cały czas mieć interakcję z ludźmi. No. Rozumiem, że mówiłeś tam po angielsku. Czy znasz jeszcze jakieś dialekty afrykańskie? Nie, no wiesz co, no, ja znam angielski na zasadach trochę lepiej niż kalicie zjeść. No, trochę mi się nie chce w to wierzyć, że z tą twoją historią podróży. Dogadam się, ale to nie jest tak, żebym sobie, wiesz, jakoś swobodnie... Lepiej niż... nie wiem, czy lepiej. nie wiem, jak to, ale co, dogadam się. Oni też mówią oczywiście specyficznym takim angielskim, afrykańskim. Czyli to jest to, co oni w miarę otwarci chyba, bo sami wiedzą, że mówią niepoprawnie, więc ale oni są komunikatywni. Akurat Kenia, Uganda i Tanzania język angielski językiem urzędowym. Okay. Więc oni normalnie posługują się angielskim. Jak będę jechał teraz do Kongo, to będzie znowu język francuski, to tam się no, parle vous français i conci consa i niewiele więcej rzekę. Bardzo przydatne słowa. To więcej się nie dogadam z nimi, więc jak będę miał jakiś problem, a będę miał na pewno styczność co najmniej kilka razy dziennie z jakimiś tam barykadami wojskowymi i przejściami, wiesz, jakimiś pokazywaniem dokumentów, będę się musiał chyba nauczyć tych podstawowych zwrotów. To są moje dokumenty. Okay. Tu mam wizę, tu mam pozwolenie, wiesz, żeby po prostu się jakoś z nimi dogadać. I ile chcesz? Za ile mnie puścisz? I mieć trochę tych lokalsów, bo no to... Nie, no wszędzie już mówią po angielsku. No. Wszędzie. Ale... Jak jesteś w jakiejś wiosce takiej zabitej dechami, gdzie mówią w lokalnych narzeczach, no to nie masz z nimi kontaktu i też nie masz jak gdyby interesu z nimi rozmawiać, bo co, nie? A Coca-Cola, how much, $1, no to okay, się dogadasz. Ale na przykład jak szukałeś noclegu, to nie miałeś nigdy problemu, to masz do hotele, więc pewnie jakoś tam... Co, starałem się, pamiętać, że na równiku masz 12 na 12, tak? Czyli 12 dni, godzin ciemno, 12 godzin jasno. Czyli jak o 7 powiedzmy jest wschód, o 7 jest zachód, czyli ja o godzinie 3 po południu już planowałem, gdzie będę spał. Bo czyli każdego dnia jechałeś sobie, znaczy... W zasadzie od rana planowałem, gdzie będę spał. Nie robiłeś tak, że dojeżdżałeś wieczorem na przykład, i tam, wiesz, ogarnęłeś się i wtedy sobie planowałeś na przykład? Nie, bo po pierwsze bo nie mogłem dopuścić tego, że wieczorem ja już chciałem być przed zmrokiem. Słuchaj, no jak... No wiem, ale jesteś 8 rano, wstałeś, wyjechałeś tam o 8. No o 18 już jakby... Nie, o 18 to jesteś już prawie śpisz. Okej. Okay. Dlatego, że ile masz na tym rowerze jechać? 7 godzin kręcenia na rowerze to już naprawdę jest masakra, tak? No jadąc te 10 na godzinę. No nie mam doświadczenia. No, 10 na godzinę nawet, tak? 7 godzin to zrobi 70 kilometrów. I ty jesteś umordowany nie tym ilością kilometrów, tylko tym tym siedzeniem na siodełku, a z tego dlatego 10 na godzinę. Bo powiedzmy na 70 kilometrów na rowerze, może tak, 50 na rowerze, 20 pchasz. Pod góreczkę. Pod górkę. Okej. Okay. Więc to idzie z prędkością żółwia. Lampa w głowę, dzieciaki ci czasami coś pomogą. Kamieniem rzucą. Nie ma takich. No jest ciężko. No jest cały czas po prostu. Nie ma stromych takich serpentyn jak u nas gdzieś tam w górach, tylko jest powiedzmy takie 10%, 5% na przykład tam nie wiem, czy. Się ciągnie. Tam 1,5 kilometra. Potem zjazd i potem znowu pod górę. Taki wiesz, pofałdowany teren. I to jest po prostu tak męczące. Okay. I ty też 160 kilo. Ale z tego to rozmawialiśmy wcześniej, gdybyś drugi raz tam się wybierał, to po prostu byś, znaczy, bo jest tam dużo restauracji, hoteli i tak dalej i właściwie można na tym zbić wagę swojego ekwipunku. I w tym ale wiesz o tym, że jak wiesz, że masz i potem jedziesz i okazuje się, że nie ma. Trochę tak. Bo nie masz, jesteś przygotowany, możesz, że gdyby jesteś samowystarczalny. Zaufasz restauracjom, zaufasz, bo byłeś, wiesz, a nagle się okazuje, że kurde, nie wiem. No, jest wolna niedziela. Nie, no, na przykład droga się zerwała, most się zerwał, nie przejedziesz, musisz czekać tutaj do jutra. No i teraz... Wtedy masz ciekawy film. Rozwalisz rower, no, nie masz jak jechać, nie? No to też zawsze masz tą kucheneczkę, tego liofa sobie zrobisz, tak? Przykryjesz się gdzieś, zaśniesz. Nie? To musisz mieć ten taki plan B, no, zawsze. A teraz chciałbym odwołać się do twoich drugiej pasji, znaczy, czy bałeś się, znaczy nie biwakowałeś na dziko, więc jakby nie bałeś się, że obudzisz się rano z jakimś wężem w bucie, czy tam gdzieś przy rowerze. Tam się w nocy śni całą noc, że w końcu coś przyjdzie, mnie przyjdzie. W hotelu. Jakiś wąż. Nie no, wiem do czego zmierzasz. Tak, moją pasją jest herpetologia, czyli nauka o gadach i płazach, a przede wszystkim wężach. No ja od
dziecka, hoduję i zajmuję się wężami. Miałem kiedyś bardzo, bardzo dużą hodowlę. Od dziecka to... Od przedszkola. Miałeś co? Mam 50 lat, 45 lat zajmuję się wężami. Nie dziadek mi kupił węża, no, ale którego trzymałem z rybkami, to był taki jakiś wąż wodny. Potem pojawił się... Ale to powiem ci, że ja pamiętam, jak się pojawił żółwie w sklepie zoologicznym, to było już wydarzenie. No to się pojawił wąż, ja się oczywiście, wiesz, łapałem te wszystkie zaskrońce, jaszczurki pod blokiem, bo jeszcze w ten czas tego było dużo, nie w Krakowie akurat, ale tam w Dębicy. Skąd pochodzę, więc teraz oczywiście nie ma szans tego zobaczyć, bo to wszystko jest już dawno nie żyje. I potem się pojawił pierwszy wąż, nie było oczywiście internetu, były jakieś tam encyklopedie, które się po 100 razy wertowało. Potem, no i tak jakoś była ta pasja, która się rozwijała. Teraz jest łatwiej, wiadomo, no, w każdej pasji. Nie? Był taki etap gdzieś około 15 lat, że mój cały dom to było jedno wielkie terrarium. Potem w biurze trzymałem, miałem potężne gabloty. Pokażę ci na zdjęciach. Uciekały. Miałem oczywiście gatunki różne. Nie będę wymieniał z nazw, bo niektóre są zakazane. Na szczęście tego już... Znaczy już tego nie mam. Już nie mam takiego dużego biura, więc musiałem się pozbyć tych węży. Ale właśnie w trakcie COVID-u wpadłem na pomysł, bo zacząłem tęsknić za tymi zwierzętami, żeby je zaraz jak gdyby zobaczyć w naturze. Bo ja oczywiście zawsze, jak podróżowałem po świecie, to zawsze miałem patyk i zawsze całe wieczory spędzałem w lesie i szukałem. Tylko pamiętaj, jak jeździsz z grupami, to jedziesz najczęściej w sezonie. Sezon to jest ten czas, kiedy jest sucho, kiedy jest ładna pogoda. Wtedy one się teraz chowają. Jak jest pora deszczowa, ta dżungla się rusza, węże wychodzą, jest ekstra. Ale nie jedziesz z grupą, bo leje i nie masz klientów, tak? Więc nie masz możliwości ich spotkania. Więc całe życie chodziłem, wiele rzeczy widziałem, wiele gdzieś tam ktoś mi pokazał, gdzieś zawołał coś, więc nie ja. A teraz zaczynam po prostu obserwować. Też oczywiście miałem taki plan, żeby na czasie tego wyjazdu spotkać mnóstwo żmig, kubr, zrobić sobie jakieś materiały z nimi. No niestety, raz mi się tylko na wyspie Rubondo spotkałem dużego pytona. A to jest tak, że też było gorąco i ich nie było, czy po prostu było. Jakby tam ich nie ma? Wiesz co, czy po pierwsze ich nie ma trochę, bo to widać po plackach. A po drugie, przyczepka hałasuje i one uciekają. Nie, no to, wiesz co, to widać przede wszystkim po... Ile zwierząt żyje w okolicy, widzisz na asfalcie. Okej. Okay. Tak, pod kołami. I nie ma węży. Jeżeli nie masz rozjechanych zwierząt, znaczy, że ich po prostu nie ma. Jak gdzieś byłem w Kenii, jechaliśmy gdzieś tam koło Masai Mara, no to były na przykład na drodze rozjechane hieny, jakieś przynajmniej antylopy gdzieś tam w rowach, różne zwierzęta. Tutaj w Afryce dopiero właśnie bliżej Serengeti widziałem może ze 2-3 rozjechane węże. Byłem na wyspie Rubondo, to jest taki skarb, nazywam ją wyspa doktora Moro, nikt o tej wyspie nie zna, ja nie wiem, czy tam jakikolwiek Polak był oprócz mnie. Jest oczywiście tam wypasiony lodż, który kosztuje $1000 za noc. I to jest taki rezerwat szympansów. I tam akurat ja na szympansy nie poszedłem, bo to nie dość, że to kosztuje. Ja na szympansach byłem, a kasy nie miałem, więc wybrałem się z przewodnikiem na mamby, bo tam ich dużo żyje. Była to pora sucha, więc ich nie było, ale spotkaliśmy takiego 3,5-metrowego pytona. No, tam coś próbowałem go wziąć do ręki, ale no, tam jest taki tam filmik na YouTubie, jak tam się z nim rzucam, nie? Ale do ręki. No, ja też nie szukam. No, pytanie mi nic nie zrobi, no znaczy nie zrobi. No, potrafi cię złapać tymi, wiesz, on ma mnóstwo tych zębów, kilkaset, więc jak cię złapie, to w łapę szarpie, no ci zrobi po prostu, może ci kawałek mięśnia wyrwać, więc lepiej nie ryzykować. Ale będzie na rowerze jechałem. Ale on tam też nie owija się wokół ciebie, nie, i tak dalej. Nie, za mały jest. No to teraz to jakoś tam zmieram. Nie? Tak miał tam powiedzmy ze 6 metrów, to raczej bez jakiegoś tam wsparcia, to bym się na niego nie rzucał. Także ja węża wcześniej... Ten twój przewodnik mówi, co on robi? No, ale tak było, ja mówię, trzymaj tą kamerę i kręć. Jest takie, tego nie ma nagranego, ja do niego mówię, słuchaj, czy mogę go wziąć do ręki? A po co? Ja mówię, nie pytaj się po co. Tylko czy mogę go wziąć, bo jestem na terenie Parku Narodowego, na terenie parku nie wolno brać zwierząt do ręki, tak? A on mówi, okej.
No tylko wiesz, wyciągnąłem tego pytona i on tak mi zajmuje, tak te kamerę, trzymaj prosto, staraj się uciekać do tyłu. No i potem, całą drogę gadali, mówię, ty, no po co on tego, przecież ja nikt nie uwierzy, że on węża wśród ręki, przecież to panika, przecież wszyscy się boimy tych pytonów tutaj, nie? Może on tam nic nie robił, on sobie siedział gdzieś w polu. Ale wiesz, to jest chyba takie też lęki, takie, nie wiem, jak się wszyscy boimy pająków na przykład w dużej mierze. Tak samo nas wychowano, że wąż jest, wiesz, jadowity, czy tam nie. No to wszystko, no to są przecież nauka, wilk, tak, edukacja. A wilk pożera babcie. Rekiny wszystkie zabijają ludzi, bo był film Szczęki. Wilk zjada babcie, węże zawsze we wszystkich tych bajkach straszą. To jest kwestia edukacji, tak? No tak. Jakbyś na przykład pokazywał, że nie wiem, w szkole, że owady są na przykład fajne, węże są fajne, to te dzieci się inaczej by rozwijały i byłoby też inne podejście do tych zwierząt, tak? No, natomiast teraz są zwierzęta złe, dobre, no to bez sensu. Natomiast w Afryce fakt jest taki, że bardzo wiele osób umiera od ukąszenia węży niejadowitych z powodu zawału. Zawału? Tak, tak się panie boją, że jak ukąsi wąż, nawet taki zwykły niejadowity, oczywiście oni wytłuką wszystkie, też nie ma tego też węży, bo tak jak mówiłem ci, dookoła jeziora mieszka 40 milionów ludzi, jest wioska koło wioski, więc ten wąż jak sobie tam przyjdzie, no to już sorry, nie? Jak żyje tam w jakimś skrawku, powiedzmy nad jeziorem, w jakimś tam lasie na Morzu Nowym, w jakimś tam buszu, no to tam sobie żyje. Jak tylko wyjdzie poza ten teren, no to... Okay. Znaczy trochę się im nie dziwię, bo oni jak są wychowani, znaczy wiesz, jak mówisz, edukacja, no tak, ale... jak są niewychowani, a że nie wyedukowani, a z drugiej strony mają w sobie te wielkie lęki i tak dalej, to... Ale widzisz, są prowadzone specjalne projekty naukowe w Indiach, to jest bardzo popularne, bo oni na przykład narzekają, że nagle kurno nie mają zboża, bo oni wszystko szczury wyjedzą, nie? Wytukliście wszystkie węże, które wam zjadały wszystkie szczury, to teraz okay. Można do tego, można żyć w symbiozie jednym i drugim. Rzeczywiście wiadomo, że jak masz dzieciaki biegające, takie pieski, wiesz, po ogródku, a tam masz w rogu kobrę, no to raczej nie będziesz jej chcieć. Ale można ją zadzwonić, są specjalne firmy zajmujące się przenoszeniem węży. Oczywiście to niewiele daje, takie przenoszenie węży, dlatego że wąż najczęściej ginie po przeniesieniu. Tak? Okay. On jak ma się całe życie, u nas, tak w Bieszczadach nawet też tak przecież są, straż pożarna wywozi. Węża możesz wywieźć maksymalnie do kilometra od miejsca, w którym go złapałeś. Bo jeszcze mikroklimat jest ten, czy on po prostu zna ten teren? On zna, się wychował, on wie, gdzie się może ukryć, gdzie znajdzie pożywienie. Natomiast jak go wywieziesz, nie, 50 km dalej w inne środowisko, do innego lasu, on jest zagubiony i praktycznie, no, tak się mówi, że około 70-80% węży zdechnie z czasem. Tak? To niesamowite, bo ja myślałem, że wiesz. No też robione są takie badania właśnie na temat, robi się taką zwaną telemetrię, czyli daje się GPS-a wężowi, wypuszcza się go gdzieś na wolność, czyli bierze go z wioski, wypuszcza się go gdzieś na wolność i się go obserwuje. Tak? On jest pogubiony, no i czasami znajdują zwłoki, bardzo często. Nie? No to właśnie z tym przenoszeniem to nie jest tak. Ale co najśmieszniejsze, jak mówimy, że te węże jednak są terytorialne, że wyłapują dorosłego węża, takiego, nie wiem, dwumetrową kobrę, która żyła przez 20 lat koło ciebie, ty o tym nie wiedziałeś. Ile te węże potrafią żyć? No to powiedzmy 15-20 lat. No w niewoli, znaczy w niewoli, bo na wolności troszkę krócej, no bo jednak mam te pasożyty, ludzi, średnia to jest bardzo mała. Ale powiedzmy, że 15 lat. I on żył przez 15 lat w twoim ogródku i tego nigdy nie zauważyłeś. A on ci tam spokojnie wybijał wieżę. To nie jest tak, że wąż zobaczy psa i nagle pies się oczywiście pcha nosem do niego, tak? No. Dzieciaki też już jak są nauczone, że zobaczą węża i trzeba go ominąć. Co robisz w lesie, jak zobaczysz mnie? Na szlaku. Patykiem. Nie, wiesz co, no, bo oczywiście omijam, nie? Do takim dużym łukiem, znaczy myślę, że jako dziecko, bo teraz wystawiam kamerę i kręcę, ale wcześniej było tak, że to bardziej, że wiesz, jakby myślę, że połowa z nas nie wie, czym się różni żmija zygzakowata od padalca na przykład. No to jest przykre, Jakub. No. A czy wiesz co, pamiętam, że mnie uczono, że plamki ma, ale jakie właśnie plamki? Potem właśnie, bo tu ma padalec plamki, nie? Ale padalec jest jaszczurką. Jaszczurką. To ma za skroniec. Ten skroniec ma plamki, żmija najczęściej ma zygzak, oczywiście są formy melanistyczne, które zygzaku nie mają. Ogólnie przyjmijmy, że każde zwierzę... A padalec wygląda jak za skroniec? Nie, jest jaszczurką bez donu, jest taki bardzo taki...
Chudy? Taki chudy, brązowy, przede wszystkim mruga, ma oczy, bo węże nie mają oczu. Okay. Znaczy mają oczy, tylko nie mają powiek, tak? Nie wiem, czy bym się tak przyglądał z bliska, ale... Wiesz co, padalec mnóstwo ich widzi, tutaj ich najwięcej na szlaku, one z liści wychodzą przez drogę i tak poruszają się tak niemrawie. A za skroniec ma plamki. Plamki za głową i spyla, tak? To jest, widać, że jest wąż, bo to jeszcze ten padalec tak się rzuca, taka glizda, nie? Jak padalec. Padaka. A za skrońce jednak żmija, natomiast będzie sobie siedzieć, będziecie słyszeć. Ja na przykład, jak ktoś się pyta, co robić, jak spotkam żmiję na szlaku. Podejść do odległości 1,5 metra, wyciągnąć aparat, zrobić zdjęcie, wrzucić na sociale i powiedzieć, jakie piękne stworzenie spotkałem na trasie. I tyle. Możesz naprawdę, ja do ręki mogę wziąć żmiję. Też nie, znaczy, ja zauważyłem, że żmije najczęściej się spotyka, czy po dalce i tak dalej, po deszczach, nie? Jak one wychodzą na ścieżki po to, żeby się tam dogrzać, bo tam w tych krzakach... Nad ranem, wiesz, w ogóle zwierzęta takie, bo to są zmiennocieplne, więc one też wchodzą na asfalt, żeby się podnieść tą temperaturę. Ja właśnie ściągam z asfaltu najczęściej. No, to też możesz na przykład... One wracają, mają. Nie wracają. Jeden był taki, ale powiedziałem, dwa razy go zepchnąłem i powiedziałem, że już wybieraj. Delikatnie możesz sobie wziąć jego patyka, wydaje, nie ma co drażnić, jak jest na asfalcie, możesz podnieść tą żmiję, przynieść ją do rowu, niech sobie tam idzie, no bo za chwilę przyjdzie samochód i tyle. No tak, ale to powiem ci, że tak, ty masz to, wiesz, jakby masz to przerobione i tam, jak już wspominałem, to cię tam pogryzło 1000 razy i jakby się tego nie boisz, a wydaje mi się, że nawet takie... Połowa ludzi to się boi nawet tego, że jakby, wiesz, ten zaskoniec go ugryzie, nie? W sensie, że samego ugryzienia się już boisz, a już nie mówiąc o jadzie, nie? Albo właśnie jest to, że o kurczę, masz żółte plamki, to pewnie odstrasza, żeby go... No bo takie jest założenie, żeby odstraszać, tak? No, to ja się boję. A pająki też, czy tylko... Pająków się boisz. Jakieś tam pająki, ale no, niech się żyją, nam do ręki mogę sobie wziąć, pooglądać, ale... zdjęcie zrobić, ale nie, żebym się zachwycał. Jaszczurki też, no lubię jaszczurki, tam akurat na tej trasie było mnóstwo agam i kameleonów, więc to takie akurat przyjemne. No ale jednak sfokusowany jestem na węże i to niestety na te bardziej jadowite. A powiedz mi, jak się zaczęła twoja przygoda w ogóle później, bo ty założyłeś pewien, czy podróżowałeś sobie, czy właśnie to biuro twoje podróży powstało właśnie pod kątem tego, żeby móc podróżować. Wspominałem ci prywatnie, że w 1995 roku postanowiłem ruszyć do Afryki na rowerze. Znalazłem sponsora, ten czas taką firmę oponiarską z Dębicy, Stomil Dębica w ten czas. I oni mi kazali otworzyć firmę. No bo musieli im fakturę wystawić. Jak chcesz kasę, to zdawaj fakturę. No więc otworzyłem firmę w 2 godziny. Nazwałem ją MK Tramping. Potem i tak stwierdziłem, że jadę do Afryki na rowerze celem poszukiwania węży. Węże nie złapałem, rower mi ukradli w Rumunii do dozy powrotnej, wróciłem do Polski, miałem zarejestrowaną firmę i stwierdziłem, dobra, ruszam w świat, ja na niczym się nie znam, nic innego nie będę robił, będę pokazywał ludziom świat. No i potem oczywiście, wiesz, wyjazdy z grupami, potem oczywiście prowadzenie firmy, jeżdżenie wszystkim indywidualnie, bo no, ludzie niestety nie rozumieją no, mnie na tych wyjazdach, dlaczego po tych krzakach łażę czasami. Poza tym, no wiesz, no to jak jednak ja mnie interesuje przyroda, przygoda, miejsca takie trochę niedostępne, no też trochę etnografia, bo też docierałem do różnych plemion gdzieś w Afryce czy w Ameryce Południowej, a tu jednak ta taka klasyczna turystyczna marszruta to jest po zabytkach, po tych miejscach topowych, tego mam już potąd, nie lubię zabytków, więc teraz zaczynam ruszać w świat indywidualnie, jak sobie piloci prowadzą grupy, a ja... To ile lat miałeś? Znaczy w sensie, gdzie była twoja pierwsza wyprawa jako pilot? Jako pilot? Znaczy pilot, no mówisz, że organizowałeś... Nie, ja miałem tak, że ten, że ja trochę z rodzicami jeździłem, no to była domowa. No tak, ale później właśnie założyłeś tę firmę. Pojechałem do tego Egiptu. Samolotem, tak. Potem jak wróciłem... Przez rok czasu, bo na drugi rok miałem jechać z grupą do Indii. Grupa mi się wykruszyła, ja miałem oczywiście wizę, ale bałem się jechać do Indii. Postanowiłem pojechać do Afryki stopem. Tu przez z Tarnowa do Tent, więc przyjechałem tak naprawdę do Maroka dojechałem. Trwało to 2,5 miesiąca. Tam się musiało dużo dzień po drodze. Dlatego, że wiesz, w Hiszpanii mnie Polki okradły, żeby było śmieszniej. Więc miałem takiego piesa, słuchaj, szedłem z nim przez prawie tydzień przez góry Sierra Nevada, wciskałem winogrona, on nie chciał tych winogron jeść. Miałem trochę takich jeszcze, w tym czasie to jeszcze były franki francuskie, czy tam peso, chyba tak, bo jeszcze nie było euro. Tyle, żeby sobie kupić chleb w sklepie, tam bułkę, ukradłem taki 1,5-litrowy słoik majonezu.
tym sobie smarowałem winogrona i tak szedłem, słuchaj, przez ten winogrona. I oczywiście cały czas wystawionym palcem, żeby mnie ktoś na stopa wziął. No, nie? I w końcu mnie ktoś wziął, niestety piesek musiał zostać. Piesek, tyle szedłem. No i jakoś dojechałem, potem pojechałem we Francji, byłem u znajomych, tam gdzieś też 2 tygodnie siedziałem, coś tam, dostałem jakieś pieniądze, trudnośmy te pieniądze gdzieś tam przepili, pamiętam, w Brytanii. I tak wróciłem w połowie listopada, oczywiście plan był taki, że chciałem dotrzeć do Senegalu, no ale miałem problemy z wizami, bo ja na Gibraltarze siedziałem prawie tydzień, czekałem na wizę do Maroka. I potem jak wróciłem do Polski, to już plakacik na rynne. Okay, i ludzie, wiesz, telefon, albo pan robi jakiś wyjazd do Syrii, tam, tak, oczywiście, ale pan był mnóstwo razy, ale ma pan wiedzę, bo tam, wiesz, no, naczytane te, no i pierwsza grupa oczywiście na ślepo i potem tak trzepałem te grupy. Byli zadowoleni? Na wschód. Tak. Jak się przygotowałeś? Znaczy, generalnie jakby, no, czytałeś sobie... Ja mam geografię w głowie całą, okay. Wiesz, jak gdyby to jednak tam wizualizacja tych tras. No raz zrobisz pierwszy wyjazd, zresztą tak... Znaczy właśnie nie, no, jak zrobisz pierwszy, to później ten drugi już idzie łatwo, no. Nie? Ale wymyślenie tego pierwszego, żeby namówić ludzi jeszcze, żeby to nie było klapa, że tam jedziesz, mówisz, o kurczę, chyba. I jak tu były tam te czasy, że też podejrzewałem, że nie było wszystkiego w internecie i tam trzeba było na miejscu. Nie było internetu. No właśnie. Albo była taki, jest na modem, albo się telefon klient zadzwoni, albo będziesz siedział i odlądował co, tak, ale też nie było takich oczekiwań. Mówiliśmy, ruszamy razem na podbój, tam okay, powiedzmy, idziemy do Jordanii, tak, przez Turcję, Syrię. Z Katowic jeździł taki autobus handlowy do Stambułu. Z dywanami, tak, ze swetrkami tam boy. Złoto i te dżinsy i te sprawy, więc nim się jechał do Stambułu i potem jakoś, wiesz, bo jakoś to szło. Oczywiście ja też się sposiłkowałem, miałem powiedzmy, może też tak, ja miałem pilotów, miałem kumpli, którzy już byli na tej trasie i mówię, słuchaj, jedź z tą grupą. I jak oni mi wracali, przekazywali mi też informacje, gdzie spać, gdzie dojechać. Były tym też przewodniki Lonely Planet, no też tylko z przewodników, teraz już tego nie ma, nie? Potem znalazłem taką grupkę jakichś osób, którym jeździłem już bardziej tropikalnie, gdzieś tam Tajlandię, Etiopię. Ja byłem pierwszą grupę w Polsce, byliśmy w Etiopii, w Birmie, to był, wiesz, 99 rok, ja byłem w Birmie, jeszcze Birmie. A tam jakieś wojny były? Czy? Nie, no tam, bo Kasia dopiero otworzył, nie? Więc teraz, wiesz, w Etiopii to też w ogóle drugnie było, nie? Też byłem w 2000. Potem to oczywiście się już skomercjalizowało. No i potem oczywiście ta firma się rozrosła, potem oczywiście biuro, pracownicy na trasie. W trakcie poznałem Martynę Wojciechowską, jak wiesz, z którą współpracuję już 15, 16 lat. Organizując programy Kobieta na Krańcu Świata, wcześniej Misja Martyna, oczywiście nie wszystkie odcinki, ale zrobiłem ich 45 jako fixer. Wiesz, tutaj jest fixer? Ktoś sfiksowany na czymś. Nie, to jest taki koleś, co jedzie i podaje wodę na miejscu. Wiesz? A, okej. Okay. Wodzianka taka. Okay, okay. Nie, no trzeba było wszystko załatwić, zorganizować logistykę, tak żeby chłopaki sobie tam już pracowali. To było tak, że jechałeś tam kilka dni wcześniej, czy...? Bywało tak, że jechało się wcześniej, żeby to ogarnąć. Wiesz, posprawdzać, gdzie, o której jest wschód i zachód, jak kamerę ustawić, czy bohaterka nadaje się do kręcenia, czy coś, gdzie jest restauracja, jak wygląda hotel, żeby, tak mówię, żeby oni przyjechali i mogli skupić się na swojej pracy, a ja już jak jest wszystko dograne, ja zajmuję się, jestem już tylko wodzianką, tak? Czyli podaję ci tam coś do picia, wieczorem tam zamawiam jedzenie, tu pyk, wszystko samo leci, nie? A jak znajdowaliście, to może bardziej pytanie do Martyny, a może do ciebie, bo ona miała tych swoje bohaterki w tych swoich... Co, na początku to było tak, że... Znaczy była Martyna Końcu Świata i właściwie to tam było chyba tak, że ona jechała w jakieś ciekawe miejsca, a później jak ona... Była Misja Martyna. Dużo odcinków też było moich pomysłów. Potem pojawił się temat kobiety. Też były moje pomysły. Też Martyny pomysły. I tak myślę, że pierwsze 3-4 sezony to były po prostu takie pomysły, bo było dużo tematów, tak? I tylko, żeby budżet na to skleić. I były fajne te tematy. A potem się pojawiła już redakcja, już dziewczyny w redakcji, które to już ogarniają wszystko od pozwoleń, okay. Poprzez bohaterki, czasami w ogóle nie wiem skąd one znajdują, w ogóle gdzieś wyczytują w jakiejś zagranicznej prasie, czy ktoś taki w ogóle jest. I tak się tworzą tematy. Nie brakuje ci tych wyjazdów? Bo teraz Martyna jakiś czas zawiesiła, czy już... Nie, no jest teraz, mam tam złożonych kilka tematów. Ostatnio byłem w Ganie, to akurat przed COVID-em, no potem rok przerwy był. Wiesz co, no, to, no,
to jest coś innego, no bo to jest taki inny rodzaj poznawania świata. To jest tak, jakbyś pojechał, bo ja wiesz, dzięki Martynie byłem w wielu miejscach na świecie, w których gdzieś już bym nie był, jak Sudan Południowy, Papua, wiesz, ale na przykład, no to jest na tej zasadzie, jakbyś kręcił program w Polsce, w wiosce pod Radomiem. Jakąś na przykład rodzinę cyganów. Więc lecisz, jedziesz do tego Radomia, masz rozkminione, siedzisz 2 tygodnie, czy tam tydzień, więc wiesz wszystko o tej rodzinie cygańskiej, wiesz, jak wygląda droga z Warszawy do Radomia, ale tyle wiesz o Polsce. Okay. Czyli masz rozkminione, ale wiesz o temacie cyganów na przykład pod Radomiem, nie wszystko. Wiem, czy tacy są w ogóle, więcej niż przeciętny Polak, tak? Czy jak ja na przykład byłem w Kolumbii, siedziałem, byłem w więzieniu przez tydzień czasu, no wiem, jak wygląda więzienie w damskie w Kolumbii, a na razie turysta tego nie wie. Jak jestem gdzieś, nie wiem, jakiegoś tam surykatki, czy nie wiem, tam transwestyci w Tajlandii, no to różne, tak? Jakieś tam tematy w Afryce, albinosi. Jakiś konkretny temat w danym miejscu, ale kraju do końca no, nie okay, widzę. Okej, jakby... Bo lecisz w stolicy jakieś tam, tak. I kręci się już 2 tygodnie w stolicy. Ja to jeszcze, ja powiem ci jeszcze, jako fixer, miałem takie momenty, że miałem wolne, nie? Więc na przykład, nie wiem, jesteś gdzieś w Indonezji i ja mówię grupie, słuchajcie, bo obok jest, nie wiem, jesteśmy w Dżokdżakarcie, obok jest świątynia Borobudur, ona jest naprawdę piękna. No nie ma kiedy. Wiesz, 4 razy jestem w Indonezji z różnymi, bo ja oprócz Martyny jeszcze tam jakieś różne programy kręciłem. Nikt nie zwiedził Borobuduru. Raz dostałem tylko zlecenie, że to jedź z operatorem, zróbcie przebitkę. Okej, okay, było, że jest. Było w tle. No i czy jesteś w Agrze na przykład i nie zobaczysz Taj Mahalu, tak? To jakbyś przyjechał do Krakowa, tu siedzisz, robisz zewnętrzny, tak. Przyjechałeś tak do Nowego Jorku. Nie będę widział tam sukien. Ale nawet nie byłeś na rynku czy na Pawelu, a siedzisz tu tydzień na przykład, tak? Szkoda byłoby nie zobaczyć, będąc w takich miejscach, ale z drugiej strony podejrzewam, że te miejsca mogą być tak bardzo turystyczne momentami, to że... To jest sportowiec, jak sportowiec, no jedziesz na Australia Open i kto tam jedzie, ci to teraz siedzi i kangury ogląda, tak? No nikt. Bo tam no, piłkarze byli w Katarze, to co tam, tamtym co nic nie było. Zobaczenia. Ale jedziesz, mieli czas. Jedziesz gdzieś do Japonii, czy gdzieś do jakiegoś fajnego kraju na jakieś rozgrywki. No zgadza się, no jakby, ale wydaje mi się, że to jest praca, nie? Oni jadą do pracy no, i tyle. Kolarz jeszcze coś zobaczy, jak no, po górach jeździ, jak się dopytasz, jakie czy widoki, on niewiele widział. Po plecy kolegi w ogóle, albo dupę, nie? Więc, ale z których z tych wypraw najfajniej wspominasz? Czy było coś takiego, że wiesz, że nie wiem, była, albo może raczej, który z tych tematów nie wypalił na przykład, bo się okazało na miejscu, bo ci cyganie spod Radomia okazało się, że to jest temat fajny na papierze, a w rzeczywistości to nie są tacy ciekawi. To wszystko wypaliło, akurat moje odcinki wszystkie wypaliły. Znaczy one się nakręciły tak mniej więcej, że według planu. Były tam odcinki, na których nie byłem, które nie wyszły. To jako czysty przypadek. Na pewno wspomina się te odcinki, tak jak i wyprawy, te, które były najcięższe. Okay. Najcięższe, typu na przykład Sudan Południowy, gdzie nas tam prawie gonili z giwerami i mieliśmy tam, cienko było. No jakąś Papuę, no bo to wiesz, no bo to gdzieś tam Sulawezji, wiesz, tamta Toradża. Najmniej wspomina się ładne zdjęcia, czyli jak są jakieś fajne plaże, jakieś fajne, jakieś tam, wiesz, już nie wiem, tyle tego było. Są odcinki, no tak samo odcinki, no czy, te w przyrodzie bardziej, tak? Tam gdzie jak byłem z krokodylami, na przykład w Belize, no to tutaj miałem akurat swoją akcję, bo ja też miałem krokodyla. To żałem się. No to czyli tam, wiesz, jeżdżenie po tym buszu, pływanie na te krokodyle. No ale jak już potem pojechaliśmy i mieliśmy kręcić najgrubszą kobietę świata, no to ja powiem ci, to był marzec, była pogoda taka jak teraz za oknem, czyli tak w granicach 5 stopni, piździ, no i ja siedziałem przez tydzień w samochodzie. Nie byłem w stanie wyjść do tego domu. Bo tam była kobieta, która ważyła 350 kilo i zastanawiałem się, jak ona do toalety chodzi, w ogóle i te rzeczy, więc wyobraź sobie, co to było. A jej siostra ważyła 200. Więc... A to była choroba, czy... Nie, to był temat do karmiaczy, wiesz. To była to w ogóle najgrubsza kobieta na świecie, która urodziła dziecko. Więc smród był taki nie do zniesienia, takiego łoju po prostu, okay. Czegoś takiego, że w stajni mi jest przyjemniej, tak? Więc ja stwierdziłem, że siedzę w samochodzie, nie? Chłopaki wychodzili mi bladzi, nie?
Było taki miejsce. Gdy Martynek tam, tam blisko i dochylać się. No, ona to jest hardcore, więc no, to wiesz, jak to wiedzę. No to mówię, to jest, wiesz, to jest też profesjonalizm, więc tak gdyby to... Powiedz mi, a ty w ogóle, bo widzę, że tak bardziej Afryka i tak dalej... Ameryka Południowa też? Więc to byłem w Ameryce, byłem w Brazylii kilka razy, nawet w Kolumbii, w Wenezuelę. W Wenezueli spędziłem 45 dni. Leciałem sobie kiedyś sam. A dlaczego leciałem sam? A, bo miałem lecieć z grupą do Australii, złamałem obojczyk, nie poleciałem. Wsadzili cię. Więc, to... Nie, więc dwa miesiące później stwierdziłem, że jadę sam. W ogóle miałem taką fazę jeżdżenia też samemu, która już wróciła teraz. Tylko w ten czas było tak, że ja miałem tylko mapę, miałem dwa plany. Wejść na Roraima, pojechać do Yanomami i spotkać jak najwięcej węży. Okay. Do Yanomami nie pojechałem, bo to było zbyt drogie logistycznie, więc byłem na Roraimie i cały czas spędzałem, jeździłem jakże kotnikami po dżungli. Trochę ich widziałem, większość rzeczywiście rozjechanych, sobie po prostu jeździłem, nabijałem kilometry po Wenezueli, tak, samochodem. Tak byłem na Madagaskarze, tak zjeździłem Japonię, tak zjeździłem cały Meksyk samochodem. Taki miałem właśnie, wiesz, żeby jechać na miesiąc z mapą, żadnych GPS-ów, mapa, punkty, które bym chciał zobaczyć, samochód z wypożyczalni, bety w samochodzie, spanie w samochodzie lub na dziko, w hotelu, po prostu bez celu. Jaki kraj byś polecił komuś? Znaczy, bo podejrzewam, że te kraje się trochę pozmieniały w przeciągu paru lat, więc już nie jest tak, że... Jak byłeś tam, nie wiem, 10 lat temu w jakiś tam kraj. Ale powiedzmy, że jestem na świeżo, bo wysyłam grupy, wiem mniej więcej, gdzie co jest. I to zależy, czym się interesujesz i czego oczekujesz, no bo to ciężko powiedzieć. No, czy lepiej jechać z, nie wiem, na Madagaskar czy do Tajlandii? No jak można tu plaże i tu plaże. No, czy twoim celem jest zwiedzanie, zobaczenie jak najwięcej pięknych miejsc, a może kulinaria? Chcesz po prostu sobie pojeść fajnie, poimprezować na przykład na fajnych klubach? Bo wiesz, ja na przykład tak samo się super czuję w środkowej Afryce, jak w Nowym Jorku. Tak? A tak trekkingowo? Trekkingowo? Bo takich mamy raczej odbiorców niż klubowych. Ja ciebie co, zdecydowanie numer jeden na całym świecie zawsze będzie Nepal, tak? Okej. Okay. Myślę, no. Bo czy tam powiedzmy Ladakh, czy tam... Bo to jest jakby wszystko jak gdyby dąży do tego, żeby gdzieś wszyscy gdzieś tam mówią te Kilimandżaro, które dla mnie jest najsłabszą górą chyba i zdobyciem jest wow, jest ten challenge, tak, zdobyłeś te Uhuru Peak, czujesz się super, natomiast widokowo słabo, tak, to jest jakby stożek, więc nie masz tak, jak jesteś, że idziesz w górę, widzisz na przykład drugą górę obok, nie? Mhm. Raczej spinasz się do góry, też Mont Kenia jest ciekawsza, czy Ruwenzori już nie mówię, nie? Czy współpraca z Martyną, czyli szukania właśnie tego jakichś tematów w drodze, to jakby sprawiła, że teraz też tak starasz się jakby nadawać im sens drugi, czy to po prostu się lepiej sprzedaje i łatwiej znaleźć sponsora? Co? Nie, no bo ja sponsorów to raczej tam jakichś specjalnie nie mam, ale wiesz, to nie jest tak. Trochę też może i rutyna i znudzenie się taką klasycznym podróżowaniem, ale ja to widzę też u ludzi, którzy dużo podróżują. Jeżeli kiedyś miałeś tylko po prostu możliwość wyjechania na przykład na wyjazd do Indii, miałeś klasyczną marszrutę, tak? Delhi, Agra, tam Jaipur, Rajasthan, bleble, Bombay. I jedziesz na kolejny wyjazd to samo i nagle podczas takiego wyjazdu zauważasz, że ty się na przykład interesujesz fotografią. Albo bardziej interesujesz się ludźmi. Albo mega i za mało ich widzisz. Albo tak chcesz w ogóle wchodzić w kulturę i zabytki, a już każą ci uciekać, nie? I zawężasz sobie, robisz sobie jak gdyby takie tematyczne, tworzą się wyjazdy. To samo też jest jak gdyby też ze mną, że wiadomo, że ja bym chciał najbardziej skupiać się na wężach i robić wyjazdy, na którym miałbym mnóstwo węży, zabawić się w takiego Steve'a Irwina, wiesz, może niekoniecznie tak skończyć, ale wiesz, jak gdyby mieć na tym, no ale to znaczy mieć pieniądze albo sponsorów, albo jakiś program, który ktoś z ciebie zainwestuje i jeździ. A myślę, że byłaby szansa jakby sprzedać. No ja już rozmawiałem i jest to do zrobienia. Może jak przyjdą lepsze czasy, to sam sobie to sfinansuję, tak? No nie dlatego, żeby nie wiem, gdzieś tam się wybić, tylko po prostu, żebym... jak jedziesz sam, no jak masz wziąć rękę, węża do ręki i jeszcze selfika kręcić. No. No wiem, jakby. Albo dasz a tu bolec ucieka. Albo dasz tam lokalcowi i łapiesz węża, a on na górze. Trzeba się zbliżyć, wiesz, wąż masz jak masz, no to
to też on jest chwila, nie? No, on za chwileczkę ucieknie, więc to też nie jest tak, że przylepię go taśmą do drzewa i będzie mi tutaj, wiesz, robił, pozował, tak? A by się robił tak, że najpierw kabarzyca najpierw, a później jak już masz ujęcie węża, to byś w ty wysyłał. No to tak się kombinuje. No teraz byłem w Maroko na przykład z Isała, z tymi, nie wiem, czy byłeś w Marrakeszu? Byłem. I widziałeś na placu Jama F na tych grajków, tak? No to zrobiłem z nimi program, pojechałem z nimi na pustynię łapać kobry. Jest zresztą ten program i... Naprawdę? Też... Namówiłeś ich? Tak. Kurczę, ja już omijałem i... Znaczy jest, ja byłem, w Maroku, byłem, no... Zmienia się Maroko, co? W sensie ja byłem z 5 razy. Zmienia się, ja byłem z 10 razy, bo ja trochę też sprowadzam ceramiki z Maroka. Ja będę z Egiptu, ale to był mój pierwszy interes ostatnio. Natomiast ostatnio byłem parę razy i stwierdziłem, że jak już mam szukać tematu z tymi wężami, no to oni w sumie są mi na tacy podłożeni, tak? A jest to też problem. Bo też chodzi o to, żeby te filmy, to nie jest takie bezsensowne kręcenie. Twoje filmy też nie są, mają sens, bo jest przejście jakiegoś szlaku, tak? Czyli ma sens. To nie jest tak, pokażę wam, jak se łażę po górach. No tak. To też nie chodzi o to, żeby pojechać do Maroku i patrzcie, jakie węże żyją w Maroko. Znaczy, tylko to jest, już ci, pokażę, to jest bardzo żyje, dobry pomysł. W sensie, tylko, że problem jeszcze jak w tym poruszysz. Ale powiem tak? ci, że to jest super, bo w ogóle myślę, że w Maroko kojarzy się z kobrą właśnie z tego placu głównego, nie? Czyli jakby skąd ta kobra się tam bierze i ci ludzie, którzy tam grają na tych fujarkach i tak dalej, znaczy to jest dobry, jakby fajny pomysł. No ale chciałem, wiesz, ale obalić to, żeby ludzie sobie przestali robić z nimi zdjęcia, tak? Bo przecież oni, no wiesz, no, to są słynni zaklinacze węży, którzy szyną już nie od Egiptu poprzez Kleopatrę, tak? I też zawsze ta kobra była zawsze w buddyzmie, zawsze towarzyszy w religii jest, tak? Wąż, nie? Natomiast oni to zaczęli wykorzystywać do tego stopnia, że po prostu łapią te węże na pustyni. Połowa z nich jest objęta jakąś konwencją waszyngtońską czy genewską, są bardzo chronione. Po to tylko, żeby wcisnąć turyście, jaki on jest super zaklinacz. Węże mają wyrywane zęby jadowe, albo niektóre mają, ale są po prostu tak ledwo żywe, że nic nie zrobią, bo nie ma możliwości, żeby na tym placu były jadowite węże, no tak. bo to jest zbyt niebezpieczne. Wciskają turystom, żeby sobie wziął tą kobrę do ręki, zapłacił ci te parę euro i z tego żyją i to całkiem nieźle. Oni po prostu handlują tymi wężami i to jest taka trochę mafia, która jest porozrzucana po paru miastach w Maroku, bo też jest w Tangerze, są w Casablance, oczywiście w Marrakeszu jest ich najwięcej. I ja po prostu niestety byłem trochę fałszywy, no bo się z nimi zaprzyjaźniłem. Chciałem jak gdyby powiedzieć, że interesuje, chcę zobaczyć ich pracę, jak to wygląda, skąd te węże mają. No i trochę tak na WhatsAppieśmy porozmawiali, przyjedź, Allah ci pomoże, tutaj będzie, ja mówię, ile to będzie kosztowało, tyle ile zapłacisz. Jaki adres? Allah ci wskaże drogę. No i przyjechałem i pojechaliśmy razem, wziąłem samochód, pojechaliśmy na samo południe, aż pod granicę z Saharą Zachodnią na węże. Tak? No i mieszkaliśmy po prostu w takim bunkrze na podłodze. Bardzo fajni ludzie prywatnie. Natomiast oni są niedokształceni, oni nie wierzą w to. Bo ja mówię, co my dzisiaj złapiemy? No, tu jest mnóstwo żmii. Ja mówię, na każdym kroku. No i chodzimy i nie ma tych żmii. Ja mówię, czemu nie ma tych żmii? No nie wiem, no, ale tu ostatnio było ich setki. A ile żeś złapał? Setki. I co? Mówi, nie wiem dlaczego, ale za każdym razem jak przyszedłem tych węży jest coraz mniej. Mówi, chłopie, jak żeś wszystkie wyłapał. No tak, właśnie. Chyba może ich nie ma już. Ale coś na pewno jeszcze, jak były ich setki, to jeszcze są dziesiątki. I sobie jeden dzień nic, nie? Gdzieś tam coś żeśmy wygrzebali. Potem oni tak sfrustrowani, tacy, o przecież to dostali trochę kasy ode mnie, no nie? Jakieś tam majątki, no, parę set euro za cały ten, wiesz, ten wyjazd. Co na roweru? No dobra. Nie. To też wiesz, nawet chociaż musiałem samochód wynająć, paliwo, jedzenie kupić na pustyni. A materiał się nie tworzy. Nie, każdy dostał po 100 euro i był zadowolony. I ten jeszcze na placu dostał 200 i w sumie w 500 euro zamknąłem cały. To było tak, że ten na placu skontaktował się z tamtymi pozostałymi? Czy to no też to sam jego, to, no bo to jest wiesz, no to hierarchia, on jest szefem. On miał jechać ze mną, ale wysłał mi lepszego kolesia, bo mniej mówiącego. Zresztą taki, który w miarę coś tam po angielsku gdykał, jak ja. Mniej mówiącego lepszy. No, był fajny. Zresztą to jest taki bardzo częsty. Ja mam go na zdjęciach chyba sprzed 15 lat, takiego młodego kolesia. Taki stary dziadzie teraz. Mimo, że jest w moim wieku, a wygląda pojedynczo. No i tam się starzeją szybciej. Tak. No i wiesz, no i oni się poczuli sfrustowani i nagle idziemy, nagle patrzę żmija sykliwa. I on, wiesz, bierze tą żmiję do ręki. Coś mi tu śmierdzi, ty. W sensie, nagle poszedł na boczek i nagle żmiję na drodze, tak? I on miał taką, wiesz, się jej nie boi.
No wyciągnął z worka, rzucił mi na podłogę, żebym zobaczył, że żmija. Mówię, stary, tak, no nie ściemnia. To jest, ale to by też żmija od nas. Bo faktycznie my spaliśmy w takim pomieszczeniu, tych żmij było z 50. One syczały całą noc. Ale że one tam były, tak? No tylko... nie, te wyłapane tam wcześniej. Okay. Tak? Część to oni też jadą po drodze, skupują od lokalców, bo oni wszyscy łapią, zajmują się okay. panią węże i oni łapią te węże, kobry i te takie Pawla Blery. Kurczę, zastanawiam się, że skoro wiesz, taka kobra, że tam w tej woli tam żyje, to jest 5 lat na przykład. No powiedzmy, że 10, 15. No, a oni tak mają mafię i tam po prostu na tym rynku tam 3-5 stoi max, no to te 5 po co oni wyłapują te kobry? No bo to zdycha. Bo to oni w domu mają, tam jest na tym filmie nagrane, w skrzynkach ma chyba ze 30 tych kobr. One, wiesz, one są zestresowane, one, wiesz, stoją na tym placu, coś tam wody mu poleje. Przecież kobra dlatego robi kaptur, bo z nerwów, tak, ze strachu, tak? Więc jak ona cały dzień ma tak ten, ona jest wykończona, one zdychają po 2-3 miesiącach, oni je karmią kurczakami. No to, wiesz, wciskają na siłę, mieszkają w tych klatkach, więc to zdycha, więc oni potrzebują nowe, bo jak zdechnie, to potrzebują nowym, tak? A oni łapią wszystko. Jak jest niejadowity wąż, no to też go złapią po to, żeby ta kobra sobie go zjadła, bo kobieta też jest u węża, więc oni wszystko wyłapią, nie? Ja wracając, słuchaj, samochodem wracaliśmy potem z południa i no taka długa prosta, nic się nie dzieje i tak jadę, jak kierowuję, taki patyk na drodze leży, nie? Ja pierdolę, to był wąż. Zatrzymałem się, zawracam. Piękna żmija, słuchaj, taka wiesz, lawetyńska, mauretańska, której nie widzieliśmy na pustyni. Przejechała mi centralnie po głowie. Jeszcze lokalsi wyskoczyli, zaczęli ją dobijać. Ja się prawie popłakałem, mówię, Jezus Maria. Ja tu robię dla ochrony tych węży, chcę pokazać, jak je męczą, to, żebym rozjechał jedynego węża na drodze. A oni załamani, a ja mówię do nich tak, no nie... Przepraszam, że kurwa, 200 euro żeś rozjechał. Okej. Okay. Takie podejście, oni kochają węże, no tak, bo zarabiają. Pod kątem kasy. O, fakt, że tam dziada, pradziada, to tym się zajmują, ale wiesz, jeżeli wyłapujesz te zwierzęta po prostu w ilościach, no to przecież to nie jest, wiesz, to nie są muchy, które żyją każdy ten, oni się coraz dalej w pustynię, coraz dalej, że my jedziemy aż pod granicę z Saharą, bo tutaj są już wszystko wyłapane, nie? Kwestia, nie wiem, paru lat ich nie będzie. Natomiast czyja to jest wina? No nas. No nas, bo my sobie robimy zdjęcia, bo my reagujemy na to, co tam brzęczą na tym placu, bo jest to, komponuje się to w kolory właśnie Marrakeszy, bo już z tym się kojarzy. Nie będzie, będą przychodzić obojętnie turyści koło tego, oni będą sobie robić zdjęcia, oni stwierdzą, że na tym kasy nie ma. No to pewnie te węże wywalą, utuką, bo i tak już płakali, że coraz mniej turystów jest. No przez mało łapem, zajmą się czymś innym. No. No wiem, tak samo z tymi małpkami, które oni tam rzucają na turystów. Na co masz w Tajlandii? No przecież masz, idziesz sobie gdzieś tam, nie wiem, w tej Pattayi, czy na tym, na tych targach wszystkich i masz te Elori, to jest taki, albo gibony z wielkimi oczami, nie? Przecież to jest zwierzę, które żyje w nocy. Ja nie rozumiem tych turystów tak naprawdę, którzy, znaczy nie to, że dla mnie to, bo ja też nie lubię takiej atrakcji pod turystów. I ja po prostu, dla mnie ci wszyscy henna, tutaj małpa, tutaj wąż, jakby uciekałem zawsze z tych miejsc, a jestem w szoku, że po prostu turyści tam się na to dają złapać i sobie robią... Bo są niedokształceni, no bo to są, wiesz, no to jest klient formuły all inclusive. Ale nawet to, że to jest kiczowate, ta małpa w pieluszce na tobie siedzi, coś tam, jakby to nawet nie jest egzotyczne tak naprawdę. Ale każdy chciał mieć dom, piękną małpkę, masz pieska. Wiesz, ludzie po to wychowali psa i kota, żeby na tym zostało. Mnie denerwuje to, jak wszyscy mówią, chciałbym mieć szopracza, surykatkę, małpkę w domu, tak? Oczywiście, no zaraz powiem, no ty, ale stary, przecież ty węże hodowałeś, nie? 99% węży, które pochodzą u mnie w hodowli, pochodzą, są rozmnożone w hodowli. Zresztą to jest całkowicie inne. One tak naprawdę mają lepiej w hodowli niż na wolności, bo mają odpowiednią ilość jedzenia, odpowiednią temperaturę, internet, wodę. Wiesz, no oczywiście to wiadomo, zaraz ktoś powie, że tam jest bredze, nie? No ale to możemy się kłócić. Natomiast wiadomo, że przyszłość, i tak są zoo. Takie rezerwaty, zoo, to jest przyszłość dla zwierząt, bo jak zjedzą tam, jest parę gatunków, szczególnie właśnie wśród gadów, gdzie już nie żyją prawie te zwierzęta na wolności, a żyją w terariach. Australia na przykład robiła takie akcje wykupywania agam brodatych, których jest tak na świecie, jest 3-krotnie więcej niż na wolności, w hodowli. Okay. Bo dzięki temu, że terrorystyka ma sens, kiedy ty
rozmnażasz te zwierzęta i coś z tym robisz. Ale myślę, tak? Że jak się oni je skupili, to nie wypuścili ich na wolność, bo one też jakby... No ale to oczywiście sprowadza się specjalne centra przystosowawcze do wypuszczenia na wolność, wiesz. Tak jak się mówiłem o Tajlandii, no ja też zrobiłem taki program kiedyś dla SOS dla Świata, gdzie musiałem się wkręcić w mafię przemytu zwierząt w Tajlandii, w Indonezji. Więc spędziłem 2 tygodnie pijąc z kłusownikami, z przemytnikami. Weszłem w tą organizację bardzo głęboko i musiałem jeść węże, żeby robić zdjęcia. Musiałem, widziałem jak, ile kosztuje mały szym, orangutan, jaguary i taki, wiesz, masakra, tak? Bierzesz takiego małego lori, dajesz mu rano szprycę z amfetaminy czy z czego, żeby on był cały dzień aktywny, ale on po 2 miesiącach ci zdycha, więc dzwonią do kłusownika, kłusownik jedzie w góry, przywozi ci nowe. Już nie ma, już muszą na Sumatrę jeździć, bo na jawie wszystko wyłapali. To wszystko się pod turystyków. Na szczęście już jest taka, wiesz, jak gdyby świadomość, że widzisz, już ja jeździłem kiedyś na słoniu. Mam zdjęcie, jak nawet z rodziną jadę na słoniu, bo nie byłem tego świadomy, że jeżdżę na słoniu, sprawia ból i robi się słoń kaleką. Tak? W tej chwili już praktycznie mało gdzie w Tajlandii czy w Indiach możesz jeździć na słoniach. Oczywiście dalej będą te pewna garstka turystów niedoedukowanych jeździ na tych słoniach i tam parę narodowości, który musi te wielkie tłuste dupy wsadzić na tego wielbłąda, to swoją drogą, na słonia. Ale już na przykład są robione takie specjalne ośrodki, gdzie możesz na przykład pójdziesz... Wykąpać słonia, nakarmić, czy są stare słonie, możesz sobie... Przecież to nie ma problemu, żebyś sobie wszedł na słonie, bo on chętnie cię chce, no, wiesz, na plecach, czy pies też na psa możesz się położyć dużego i się z nim pobawić, tak? Tylko nie ta klatka, która waży ze 100 kilo, okay. Ten mamut z tym, wiesz, tukący go tam po głowie tą pałką, tylko żeby to była interakcja ze zwierzęciem. Natomiast też uważam, że interakcja pod tytułem, nie wiem, zobaczmy sobie werpa białego lwa czy tygrysy, to już jest inna bajka, ta w tych świątyniach w Tajlandii, bo to też przecież przemyt do Chin poprzez świątynię. Temat rzeka, natomiast nie ma co tutaj... No ale też bardzo smutna rzeka, w sensie takim, że... Dlatego też chcę to pokazywać, tylko ja chcę pokazywać to pod kątem węży. Oczywiście to nie znaczy się, że ja kiedyś nie będę... Bo mam taki temat związany z tygrysami. Sundarbaran w Bangladeszu też mam tam wszystko obstawione. Mogę pojechać, mogę zrobić program ludzi, którzy zajmują się tygrysami oraz byli ofiarami tygrysów, ale żyją. Okay. Można zrobić to ze słoniami też, można zrobić to z niedźwiedziami, z różnymi innymi zwierzętami, więc jakiś tam cykl tych przyrodniczych programów na pewno kiedyś to wprowadzę. No ale na razie wracam do rowerów. Rowery, jakieś... goryle, szympansy na trasie będą też. Też będą. No to tyle. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że była bardzo inspirująca. Monotematyczna. Znaczy, wiesz co, niekoniecznie, bo właśnie mam trochę wrażenie, że jest trochę była odmienna od tych moich wszystkich wcześniejszych rozmów, bo było trochę może mniej o takiej stricte turystyce, ale było dużo o podróżach i o pasji. I, no i powiem ci, że końcówka była bardzo smutna, ale też bardzo taka refleksyjna, więc zdejmujcie z drogi padalce. Nie bójcie się mi. Tak. Dziękuję ci serdecznie, mój drogi. Wszystkie linki do social mediów mojego gościa znajdziecie poniżej w opisie. Oglądajcie jego filmy, wspierajcie jego kanał, a tymczasem niech to szlak i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.